Drodzy Państwo, my tak naprawdę zostajemy u naszych wschodnich sąsiadów. Teraz formacja, która nazywa się tak troszeczkę tajemniczo Studio 117. Żeńska orkiestra oczywiście z Odessy. Prawdziwa eksplozja emocji, ekstrawagancji. No przede wszystkim fantazji dźwięków. Ich znak rozpoznawczy to bardzo unikalny imidż. Za chwilę to Państwo zobaczycie. Powiem tylko, że dyrektorem zespołu jest Anna Winowska. A ja już zapowiadałam, że emocje będą, ponieważ wiem, no gdyż wczoraj dziewczyny wystąpiły podczas 11 dni Twierdzy Koźle pod Domem Kultury w Koźlu i naprawdę zrobiły taką ogromną furorę, że nikt nie chciał, żeby odchodziły. Państwo się o tym zaraz przekonają. Są naprawdę niesamowite. Jak to w sobotni poranek w granicach godziny 10 nie mógł się obudzić po pierwszej kawie, na pewno zrobił to na Placu Wolności, ponieważ dziewczyny ze Studia 117 właśnie tam jako pierwsze wystąpiły i dały niesamowite szanse. No cóż. Co będziemy więcej mówić? Studio 117! Thank you.
Maria.